Cześć, jestem Karol. Obok mnie siedzi Tomek i dzisiaj odpowiemy na Wasze pytania odnośnie do pracy w Boulder. Cześć, jestem Tomek. Pracuję tutaj jako PHP developer już ponad 4,5 roku. Jeśli chodzi o mnie, ja pracuję jako product designer znacznie krócej niż Tomek, bo dopiero pół roku. Wydaje mi się, że możemy zacząć od odpowiedzi na Wasze pytania. Zaczynamy. W Boulder rozdzielamy produkty na typy i takich typów są 4. Pierwszy jest prototyp, później jest MVP, później mamy product market fit i jeszcze scaling. I w ramach właśnie tych czterech kategorii rozwijamy swoje produkty. Ja na przykład teraz jestem przypisany do jednego produktu, który polega na tym, żeby w pewien sposób sformalizować to, jak powstają umowy między pracodawcą a pracownikiem, żeby były zgodne z wszystkimi rządowymi wytycznymi. Tak, a ja pracuję aktualnie w zespole dla klienta, który w dużej mierze skupia się na celach marketingowych. W ramach tego można tworzyć różne kampanie na różnych rodzajach kanałów komunikacyjnych. Dzięki temu klienci naszych klientów mogą się integrować z różnymi social mediami albo wysyłać różne SMS-y czy inne notyfikacje, na przykład głosowe, na przykład takie jak są alerty pogodowe wysyłane przez rząd. To zależy od tego, jakie potrzeby ma klient, co musimy dla niego dowieść, na jakim etapie w ogóle jest produkt, czy jest to MVP, czy na przykład już skalowanie gotowego produktu. Tak czy inaczej, zwykle projekt zaczyna się od tego, że robimy sobie warsztaty z klientem. One zwykle trwają 2 dni, to jest taki moment dla nas w sumie, żeby poznać się zespołowo, poznać się z klientem. I po tej takiej części lekkiej, nieformalnej już przechodzimy do tej części bardziej mięsnej, gdzie po prostu dowiadujemy się, jaka jest potrzeba biznesowa, jaki jest w ogóle pomysł biznesowy, do kogo musimy trafić z naszym produktem. I na tym skupia się zwykle pierwszy dzień warsztatu, że faktycznie wyrównujemy się z klientem co do wiedzy, jaką on ma a propos swojego pomysłu czy swojego produktu, który mamy rozwijać bądź dopiero stworzyć. Później następuje dzień drugi warsztatów, gdzie już wstępnie planujemy sobie, co musimy zrobić. I to jest stworzenie takiego zarysu naszego backlogu, który oczywiście później musimy też doszczegóławiać razem z klientem, ale to jest taka baza do tego, żeby faktycznie rozplanować sobie dalsze kroki i dalszą pracę. Dokładnie. Tak samo jeszcze z perspektywy takich projektów, które są na dłuższą skalę kontynuowane z klientem, dokonujemy pewnych cyklicznych spotkań warsztatowych po to, aby sprawdzić, jakie są oczekiwania, jaka jest wizja klienta w kontekście jego kierunku działań, jego rozwoju aplikacji i tego, czego oczekuje od naszej jakby organizacji, jeżeli chodzi o użyteczność, o funkcjonalność, o działanie naszej aplikacji. Wydaje mi się, że jeszcze ja o tym zapomniałem powiedzieć, a to jest dosyć istotne, jeśli chodzi o Boulder, to jest też ustalanie metryk z klientami, to znaczy, żeby mierzyć faktycznie sukces naszego produktu, staramy się też tworzyć metryki dla tego klienta, właśnie po to, żeby potwierdzić, czy faktycznie nasz produkt odniósł sukces, czy spełniliśmy jego oczekiwania, a te metryki pomagają nam po prostu obiektywnie to zmierzyć, a nie tylko stwierdzić, że produkt ładnie wygląda, czy fajnie działa. Też często staramy się zrobić tak, aby nasi klienci mogli z nami celebrować te chwile, kiedy dokonujemy tego release'u na proda, kiedy jakaś duża funkcjonalność wychodzi albo w ogóle wszystko wychodzi live, więc staramy się też podkreślić klientowi, że mamy nadzieję, że zrobiliśmy dobrą robotę i że to wszystko, co zostało zrobione, będzie użyteczne dla użytkownika. I wydaje mi się też, że można dodać to, że w ogóle w całym procesie produktowym bardzo blisko współpracujemy też z klientem. To nie jest tak, że zamykamy się na 3 miesiące i w oderwaniu od wszystkiego tworzymy te rzeczy, tylko spotykamy się z nim cyklicznie, czy to w ramach daily, czy refinementów, czy po prostu sprint review. Więc w sumie nasz klient bądź product owner, którego on wybierze, za każdym razem wie, co się dzieje, ma wpływ na to, co się dzieje. Więc koniec końców jesteśmy w stanie spełnić też jego oczekiwania, czy też dyskutować czasami z jego oczekiwaniami, jeśli mamy na coś lepszy pomysł, lepszy koncept, czy po prostu wiemy, że to może inaczej zadziałać. Z perspektywy designu też wydaje mi się, że fajne też jest to, że mamy dosyć dużo przestrzeni do tego, żeby różne hipotezy, które sobie stworzymy w trakcie trwania procesu, po prostu walidować sobie z użytkownikami. Czasami ciężko jest stwierdzić, że coś na pewno zadziała, ale mamy zawsze możliwość do tego, żeby to po prostu przetestować. I wtedy możemy na przykład klienta przekonać do naszego pomysłu,
albo po prostu stwierdzić, że ten pomysł jest kiepski. Mamy też na to obiektywne wartości, które w ramach tych testów uzyskujemy. Tak samo w procesie developmentu staramy się robić wszystko, żeby wskazać klientowi drogę, która na przykład architektura danej aplikacji jest lepsza, dlaczego akurat to można wybrać. Więc wydaje mi się, że nasi klienci mają też duże oparcie w nas, nie tylko jako takich typowych rzemieślników kodu, ale też jako osoby, które wiedzą, co robią i starają się zrobić to w ramach tego, co klient ma jako swoją wizję globalną w rozwoju kierunku aplikacji. No i myślę, że też ważne jest to, że właśnie przez tą bliską współpracę z klientem często ten pomysł troszkę się zmienia, to znaczy my czasami możemy torpedować jego pomysły, bo wiemy, że mogą nie zadziałać. I cały czas ta kolaboracja tak naprawdę jest kluczowa w obrębie całego trwania produktu, w przeciwieństwie właśnie do tego, co mówiłem na początku, że zamykamy się na trzy miesiące i koniec. Z perspektywy designu też ważne jest to, że staramy się opierać na danych, a też nie na własnym poczuciu. Więc zawsze staramy się sprawdzać, kto faktycznie jest użytkownikiem końcowych, z jakich urządzeń korzysta, na jakiej przeglądarce. Więc ta analityka i takie opieranie się na danych, po prostu w Boulder jest na to duży nacisk, żeby to nie wszystko wyglądało tak bardzo deklaratywnie, ale było faktycznie oparte o sensowne rzeczy. Wydaje mi się, że też rekrutacja sama z siebie tutaj robi robotę, że trzeba jednak rekrutować odpowiednie osoby, które też mają po prostu taką mentalność i takie podejście też do pracy, że nie potrzebują faktycznie takiego zwierzchnika nad sobą. Więc wydaje mi się, że rekrutacja też odpowiednich osób no, też jest istotna w ogóle w tym, żeby nam się ze sobą dobrze współpracowało, żeby te osoby jakkolwiek no, w ramach Boulder rezonowały ze sobą, a nie były zupełnie odszczepione od takiej, a nie innej filozofii. Z mojej perspektywy nie ma żadnych różnic przed tym, co było wcześniej, a co mamy aktualnie. Zawsze jakby osoby, które były w naszej organizacji, były na tyle proaktywne, chętne do pewnej komunikacji, że powiedzmy kontakt przez kamerkę, czyli na przykład takie spotkania tylko wyłącznie przez Meeta, są dobrą formą do pewnej współpracy, do wyrównań, do bycia razem na daily. Też trzeba zawsze podkreślić to, że praca z klientem głównie opiera się też właśnie na kontakcie zdalnym, więc dla klienta cały zespół jest zdalny. Nieważne dla niego jest to, czy nasz, powiedzmy, członek zespołu jest w Warszawie, czy w Gliwicach. No i wydaje mi się też z perspektywy zespołu, no mamy też takie praktyki, żeby budować jakkolwiek te relacje, nawet jak jesteśmy rozproszeni po całym kraju. U mnie w zespole na przykład jest tak, że dwa razy w tygodniu mamy takie pół godziny spotkania na kawę, gdzie gadamy właściwie o wszystkim, tak żeby w ogóle się poznać i mieć jakiekolwiek relacje ze sobą. I wydaje mi się, że to też fajnie wpływa później na efekt naszej pracy, że nam się chce ze sobą pracować, że po prostu się lubimy. I wtedy też te relacje i tak można budować nawet pracując zdalnie. No bo w sumie wymagania co do tego, że mamy mieć włączone kamerki, też nie ma nigdzie określonego chyba tak formalnie. Ale większość ludzi tak pracuje, bo faktycznie jesteśmy się w stanie po prostu poznać i wtedy zdecydowanie lepiej się pracuje po prostu. Ja na początku też się bałem pracy tylko zdalnej, ale właśnie przez takie spotkania, gdzie się widzimy często, że gadamy też czasami o różnych takich bardziej prywatnych rzeczach, jakoś zniwelowały w ogóle ten strach. Nie widzę spadku wydajności przez to, że pracuję zdalnie. Jak chcę z kimś porozmawiać, to mam taką możliwość. Wiadomo, że to jest kontakt zdalny, trochę co innego, ale wciąż istnieje. I w moim przypadku to po prostu działa. No i my też jeszcze w swoim zespole mamy otworzony kanał na Whereby'u, gdzie jeśli potrzebujemy sobie coś szybko przedyskutować, to nie musimy sobie ustawiać linka na Google Meet'cie, prosić kogoś o spotkanie, tylko dajemy sobie po prostu znać, czy możesz wpaść na chwilę na linka, bo muszę coś omówić. Więc to się nie kończy tym, że piszemy na Slacku taką wielką wiadomość, tylko jesteśmy w stanie to załatwić po prostu od tak i to działa. No i wydaje mi się, że też w sumie nawet samo takie daily można trochę bardziej efektywnie przeprowadzić, że jakbyśmy się widzieli, to czasami to się trochę rozmywa, a na kamerce chyba jest to trochę prościej kontrolować, że troszeczkę odpływamy do brzegu i po prostu mamy daily, żeby to było takie bardziej mięsne, jak potrzebuje być takie, a bardziej luźne, jak mamy po prostu taką formę. No i w sumie i tak zawsze współpracujemy też z klientami z zagranicy, oni też są na callu, więc moim zdaniem wiele to nie zmienia i po prostu mamy wewnętrznie kulturę pracy zdalnej. Dokładnie. Osobiście też nie odczuwam tego, żeby na nas to jakoś wpłynęło ten czas, kiedy trzeba w dużej mierze pracować tylko i wyłącznie zdalnie.
Cały Boulder działa właściwie bez menadżerów i tak naprawdę za te wszystkie rzeczy, za które w standardowej firmie odpowiedzialny jest menadżer, czyli na przykład kontakt z klientem, uściślanie pewnych rzeczy, wypełnianie jakichś niewiadomych pól, odpowiedzialni jesteśmy my jako po prostu Scrum Team albo team deweloperów. To znaczy nie mamy między nami a klientem żadnej formy proxy, czyli nie musimy prosić projekt menadżera, żeby na przykład napisał o coś do klienta, tylko w tym kontakcie z klientem my jesteśmy bezpośrednio zaangażowani. Możemy do niego pisać na Slacku, możemy umówić się z nim na szybkiego kola i wtedy poziom zrozumienia tak naprawdę między nami i klientem jest dużo lepszy i dużo bardziej efektywny, no bo tak jak mówiłem wcześniej, nie ma takiego proxy między nami. To też się wiąże z tym, że na nas jest po prostu większa odpowiedzialność i potrzeba takiej samoorganizacji, ale jak ktoś ma taką potrzebę i chce się w tym realizować, no to właśnie holakracja idealnie tą potrzebę może spełnić, gdzie faktycznie to poczucie kontroli nad tym, co mamy zrobić i w jaki sposób chcemy to zrobić, spoczywa na nas, więc tak po prostu pracuje się bardziej efektywnie. Mam jeszcze pytanie, do kogo eskaluje problemy i to jest coś, co też jest dosyć istotne, jeśli chodzi o Boulder, to znaczy problemy, które się pojawiają się pewnie w każdym projekcie, nie tylko w Boulder, ale fajne jest też to, że te problemy rozwiązujemy wspólnie w ramach dev teamu. Dla przykładu, nie wiem, product owner na przykład jest odpowiedzialny za backlog, ale niespecjalnie się z tego wywiązuje. My widzimy ten problem i nie musimy prosić projekt managera, żeby on wytłumaczył naszemu klientowi, co jest nie tak, tylko sami możemy ustalić. Widzimy problem i podejmujemy daną akcję. Na przykład ktoś z dev teamu jest odpowiedzialny za to, żeby umówić się z product ownerem na szybkiego kola i pokazać mu, jak ten backlog musimy sobie zdefiniować, czego my potrzebujemy i co nam to daje. Więc te problemy nigdy właściwie nie spoczywają na jednej osobie. Wszyscy musimy je czuć i wspólnie ustalić taką ścieżkę, żeby je po prostu rozwiązać. Ktoś może się nie czuć na siłach w tym, żeby podjąć takie kroki, więc wtedy możemy wspólnie i zgodnie wybrać sobie do tego inną osobę. I tym sposobem, taką analizą ryzyk, jesteśmy w stanie załagodzić wszelkie problemy, które widzimy na drodze. Deadline jest zagrożony i nie ma tak, że to musi iść do menadżera, zanim on przeczyta za tydzień, że o, zaraz się z deadline'em, tylko szybko podejmujemy takie działania. Więc to wyłapywanie tych ryzyk, jak zespół jest świadomy, jest takie, jest szybkie i wtedy szybko podejmujesz akcję. Ale jak się nie czujesz na siłach, na przykład, żeby się umówić właśnie, nie wiem, mówię o tym przykładzie, bo to jest przykład z ostatnich dni, żeby gadać z product ownerem, to ktoś inny się może tego podjąć, może się czuje lepiej, no nie? Więc to jest prostsze. A nie jest tak, że projekt menadżer ma ci, jak mama, załatwiać za ciebie rzeczy i głaskać cię po głowie. No. Głównie w aspekcie do pracy z klientem nasze zespoły są cross-funkcjonalne. Staramy się, aby wszystkie potrzebne role, które są potrzebne do stworzenia aplikacji, do wypełnienia tej usługi dla klienta oraz oczywiście jego oczekiwań, są jakby zawzięte w aspekcie zespołu, więc w zespołach mamy QA-ów, mamy frontend deweloperów, backendowców. Zawsze robimy wszystko, żeby ten zespół... A designerzy? A designerzy oczywiście, że też. No oczywiście bez nich to wiadomo, że sam aspekt tego, co się dotyka, jeżeli chodzi o użytkownika, user experience, byłby dosyć ubogi. Ogólnie w naszej organizacji mamy formę cyklicznego sprawdzania naszego seniority i jest to w ramach danego zespołu. Tak samo jeżeli zauważyłeś, że twoje kompetencje są wyższe po pewnym czasie, nie ma żadnego problemu, żeby pójść z tym tematem do odpowiedniej osoby. No to jeśli chodzi właśnie o tą częstotliwość cykliczną, to w ramach Boulder mamy proces, który nazywa się procesem salary i on jest dosyć nietypowy. On przebiega niezależnie dla każdego cross-funkcjonalnego zespołu w obrębie firmy, gdzie sami siebie tak naprawdę oceniamy tego, jakie kto ma kompetencje, pod jakim kątem się wyróżnia, więc przez to po prostu nasze wynagrodzenie tak naprawdę nie jest weryfikowane przez jakiegoś menadżera, który nie wie do końca, co potrafimy, albo nie ma pełnej wiedzy, tylko przez nas samych wewnątrz zespołu. Do tego oczywiście jeszcze dochodzi aspekt techniczny i specjalizacyjny, który uzupełnia ten proces wzajemnej oceny w zespole, gdzie osoba po prostu bardziej doświadczona pomaga nam zweryfikować nasze umiejętności, co umiemy, a nad czym jeszcze możemy popracować, żeby faktycznie piąć się wyżej i żeby nasze wynagrodzenie też rosło równomiernie do naszych umiejętności.
Tak, mamy tak zwane Architecture Coffee. Jest to taka forma spotkań co dwutygodniowych w luźnej atmosferze wielu osób, najczęściej deweloperów. Oczywiście jest to aspekt takiego spotkania no, nieobowiązkowego. Każdy, kto chce rzucić jakimś tematem, który go interesuje, i na przykład pogłębić informacje, jak to wyglądało w innym produkcie, na przykład jak działaliśmy w aspekcie problemów zmokowania danych po zewnętrznych aplikacjach, czy na przykład w jaki sposób możemy podejść do rozwiązania danego problemu innego, ale też technicznego. W tym momencie spotykamy się na około godzinkę i w ramach takiej właśnie luźnej atmosfery wymiany zdań prezentujemy nasze doświadczenia oraz po prostu wymieniamy się informacjami, co według nas wydaje się dobre, a co złe w tym rozwiązaniu. No to jeśli chodzi o designerów, to sytuacja jest właściwie analogiczna, to znaczy też mamy co dwutygodniowe spotkania, gdzie wcześniej po prostu w grupie designerów ustalamy sobie temat tego spotkania, o czym chcemy w ogóle porozmawiać. Ktoś może się podzielić jakimś case'em albo na przykład fuck-upem i wtedy wymieniamy się też wiedzą. A przez to, że ustalamy te tematy wspólnie, to też możemy je dostosować w ogóle do strategii Boulder, tego co potrzebuje. Czyli na przykład chcemy bardziej działać na danych, to rozmawiamy w danym tygodniu, na danym spotkaniu po prostu o danych. Jak je wykorzystywać, jak mierzyć, jak wprowadzać dobre praktyki. Też to, co jest dosyć ważne z mojej perspektywy, to, że na tych spotkaniach są osoby z różnych technologii, więc możemy sobie skonfrontować także informacje, na przykład ja będąc PHP deweloperem, mogę porozmawiać o tym, jak implementuje się DDD w Java serwisach. No jeśli chodzi o designerów, to na razie te nasze spotkania odbywały się w grupie tylko designerów, ale to w sumie jest fajny pomysł, żeby może zapraszać też kogoś z zewnątrz. Więc jak coś, to podrzucę też do nas na kanał. To jeśli chodzi o designerów, to mamy w ogóle kulturę w Boulder tak zwanego double checku. To znaczy każda rzecz, którą stworzy designer, musi się odbić też od innego designera. Chodzi po prostu o zebranie trochę innej perspektywy na dany problem i często w ramach takich dyskusji wychodzą nam w ogóle lepsze rozwiązania, no bo sytuacja raczej jest klasyczna, to znaczy my się skupimy na problemie i na danym rozwiązaniu i nie za bardzo widzimy alternatywy. Tym bardziej, że jesteśmy już w danym projekcie na przykład od kilku miesięcy, a te spotkania takie double checkowe pozwalają uzyskać taką świeżą optykę na dany problem i to ogólnie bardzo pomaga. Pomaga szczególnie wtedy, jak na przykład nie możemy sobie znaleźć jakiegoś rozwiązania, więc taki szybki double check z innym designerem no po prostu ułatwia nam pracę i summa summarum pozwala uzyskać no, lepszy projekt. To w sumie dokładnie wygląda jak sytuacja z code review, jeżeli chodzi o deweloperów. No jest to typowe narzędzie znane wszystkim. Staramy się wykonywać code review naszym kolegom w ramach produktów. W tym momencie na pewno na code review każdy się może uczyć domeny danej aplikacji, może znaleźć jakiś problem, który wyniknął w związku z danym fragmentem kodu, ale także tak samo właśnie możemy się uczyć nowych rzeczy od innych deweloperów, więc widzę tutaj też taki aspekt mentoringu i tak samo zawsze nie ma problemu z tym, żeby podejść do kumpla z trochę większym doświadczeniem, żeby chwilę pogadać, znaleźć sobie okienko czasowe i na przykład pogadać o temacie, o jakimś problemie, który jest dla nas trudny, a możliwe, że ten kumpel się z tym spotkał. Jeszcze jeśli chodzi o system mentoringu w ogóle w gronie designerów, bo o tym trochę zapomniałem, to my też mamy takie spotkania związane też z procesem podwyżkowym, że mamy taki dokument, gdzie mamy po prostu macierz takich swoich skilli, które mamy bądź nie mamy i możemy sobie je weryfikować. I to jest super, dlatego że jak sobie przejdziemy taką macierz z bardziej doświadczonym designerem, to faktycznie widzimy miejsca, w których jesteśmy dobrzy, ale też mamy zmapowane rzeczy, nad którymi możemy popracować. I to jest taka fajna baza do tego, żeby określić sobie cele rozwojowe na przykład kolejne 3 miesiące albo na kolejne pół roku, w zależności od tego, jak ten temat jest duży. I po prostu to ułatwia nam pracę, ułatwia uczenie się albo nawet też znalezienie sobie kogoś, kto dany parametr ma już mocno wyskilowany i możemy też prosić po prostu tego drugiego designera, żeby dał nam jakieś wskazówki, gdzie się powinniśmy uczyć albo możemy jego podpytać o takie rzeczy, więc to jest po prostu dla nas taka dobra baza do tego, żeby pracować lepiej i zwiększać własny skill. No i dokładnie to samo się dzieje w przypadku deweloperów. Na moim przypadku został wprowadzony ciekawy proces przejścia przez 3 osoby w ramach takiego mentoringu, w ramach właśnie procesu salary, które osobno dawały informacje, jakie elementy mojej pracy są dobre do usprawnień,
gdzie mogę się skupić, żeby uzyskać jakiś większy, lepszy efekt, na przykład, nie wiem, w działaniu w lepszej architekturze aplikacji, czy może w lepszym skillu nawiązywania kontaktu z klientem, jeżeli chodzi o to, jakie rozwiązania mogę zaproponować. Więc też mam zebrany feedback od 3 osób niezależnie będących ze mną w kontakcie i jest to dobra ścieżka na to, żeby po prostu być lepszym, nie? Jeżeli chodzi o, powiedzmy, zmianę technologii, to jeżeli poczujemy taką, powiedzmy, mamy takie poczucie tego, że już to nie jest to, co nas jara, albo mamy inny pogląd na nasze działania jako programista, to zawsze możemy się odezwać do naszego zespołu, do osób, które są w tym zespole w pewien sposób odpowiedzialne za takie właśnie informacje. I w ramach tego, jeżeli jest taka też potrzeba produktowa, to wydaje mi się, że nie ma żadnego problemu, żeby właśnie się przekwalifikować w ramach, powiedzmy, przejścia z PHP dewelopera do JavaScript dewelopera. Jeśli chodzi o design, to wydaje mi się, że sytuacja też jest podobna, to znaczy ostatnio mieliśmy taką sytuację, że nikt z nas tak naprawdę nie jest projektantem 3D, ale klient potrzebował tego, żeby zrobić mu taki projekt, to urządzenia, które było mocno połączone w ogóle z całą aplikacją, którą robiliśmy, i właśnie jedna z naszych projektantek zdecydowała się podjąć tego wyzwania i faktycznie sama zaprojektowała ten model 3D, więc jeśli chodzi o design, to sytuacja, no tak jak mówiłem, jest dosyć analogiczna, czyli takie nowe specjalizacje też się pojawiają. Jeśli ktoś ma chęć, odwagę, to jak najbardziej może się tego podjąć. Znaczy, mi osobiście właśnie chyba to, że mam bardzo duży wpływ na to, co robię, że mogę sobie wybrać kierunek, że powiedzmy te moje mocne cechy mogę wykorzystywać w ramach pracy. Na przykład jeżeli, nie wiem, mam problemy z pewnymi innymi elementami, no to ktoś inny w ramach zespołu jest w stanie to wypełnić. No i to, że właśnie jesteśmy taką jedną częścią, więc staramy się robić, żeby ten zespół był właśnie samowystarczalny i w zespołach zawsze jest osoba, która ma pewne kompetencje, tak? Na przykład jestem bardziej osobą, która jest w stanie mieć dobry kontakt z klientem, a druga osoba będzie na przykład w lepszym stopniu miała komunikację już z samym zespołem, jeżeli chodzi o jakieś wyrównania tematów. No to z mojej strony podoba mi się głównie kilka rzeczy. Pierwsza jest taka, właściwie nie, że pierwsza na liście priorytetów, ale w ogóle przyszła mi pierwsza do głowy, to jest to, że działamy faktycznie w czystym skramie. Że deweloperzy działają na równi z designerami i faktycznie jesteśmy w stanie wspólnie wyprodukować jakąś wartość i ta wartość ma jakość. Nie pracujemy w waterfallu i no, dla mnie to jest fajne. To faktycznie pomaga w tym, żeby robić po prostu lepsze rzeczy. Podoba mi się też to, że działamy w hola kreacji. Mogę sobie zgarnąć po prostu ze stosu jakąś rolę i się w niej sprawdzić. Nie muszę przejść całej ścieżki kariery, żeby kogoś rekrutować. Zgarniam sobie ten obowiązek i mogę sobie to po prostu sprawdzić. Podoba mi się też przydział projektów, że w sumie na jednego designera czy dewelopera przypadają maksymalnie 2 projekty. Więc wtedy faktycznie mamy czas na to, żeby jakościowo popracować i przygotować dobre rzeczy, a nie skakać między wątkami, między projektami, gdzie wtedy ta jakość no, drastycznie się rozmywa. Więc to też jest fajne. Podoba mi się też to, że mamy kulturę pracy zdalnej, że faktycznie jakość na tym w ogóle nie cierpi. Myślę, że też mamy po prostu fajnych ludzi wewnątrz, też przez rekrutację. Że wiadomo, że ci ludzie muszą po prostu z nami rezonować i wtedy jesteśmy się w stanie wszyscy porozumieć, a nie, że jeden złości się na drugiego. A rzeczy, które bym zmienił, żeby nie było tak słodko, to jest pikanie czegoś dziwnego w gliwickim biurze. No dobra, to już wszystko. Dzięki wielkie za wszystkie pytania i cieszę się, że mogliśmy na nie odpowiedzieć. Ja jeszcze sprawdzam, czy odpowiedzieliśmy na wszystkie, ale wydaje mi się, że tak. Więc jeśli macie jeszcze jakieś inne pytania do nas a propos Boulder, rekrutacji czy pracy tutaj, to jak najbardziej możecie zadawać je w komentarzach albo uderzać bezpośrednio na nasze profile na LinkedInie.